Wiesz co? Po prostu ustawiłem, że miał walnąć ten Iskander kajakiem za miasto i się zacząłem zajmować innymi rzeczami. A wy w tym miejscu ustaliliście Elzi. Abragor. Także przepraszam najmocniej. Inbound To message. był Outbound message. Przypadek. Czyli Hello. wiemy już, że to wina naszego Zulu, który nam ustawił kurwa Elzi w złym miejscu. Dzięki za rozjebanie wszystkiego, brawo. A była taka dobra misja. Nie no, ale tak to było spoko ogólnie. Dziękuję, brawo 1 za sprawną Się cieszę. komunikację radiową. Dziękuję, brawo 2 Nie za sądzę. sprawną komunikację radiową. Dziękuję za Ja sprawną również chciałem komunikację podziękować chodzenia. za sprawną komunikację radiową, wpierdalając się właśnie weselowi. Jezu, nie, Chciałbym. ta komunikacja była realna. Nie wiem, czy to był. Nie obwiniam nikogo. Nie wiem, czy to był problem z Zulu, Alpha SL czy Bravo SL, ale jak Bravo podjechało do nas, to żadnego info nie było. Już miałem wam walnąć wyrzutnią w chamikę. Mieliśmy Potwierdzam, flagi. do mnie też nie było żadnej informacji No i. przecież mówił wam, że wjeżdżamy do miasta. Chyba Tulu. to. Chyba tobie na łóżko. No Nie, nie, no no komunikowałem na. No, mówił chyba na to radiu, że pedale z będziemy Alfy. wjeżdżać do miasta od No północy. niestety nie słyszałem tego, nie potwierdzam. To głos przeciw, dwa głosy przeciwko jednemu, głosowanie Może. kwalifikowane. Dobra, już nie być Może takim. dobra, no Zróbmy, nie jeżeli już usłyszą po mamy robić prostu, no już wiemy, debriefing, to to się jakiś stało, to się zorganizowany, stało. a nie po prostu Dowódcy, najpierw przekrzykiwanie się. Zulu, prosimy. No właśnie. Zulu, z mojej perspektywy, ja bym najbardziej chciałem pochwalić BPP, która sobie radziła bez problemu. Pistolet. Ja nie mam żadnego ale. Pochwała dla Majków. Do November 1, a November 2 to kurwa dzban. Nie polecam tego pilota. To ja może jeszcze wejdę w słowo, jak już skończyłeś, to ja chciałem przeprosić za ciągłe, kurwa, problemy techniczne. Wszystko, co się dało, poszło nie tak i za to chciałem przeprosić i mam nadzieję, że nie zepsuło wam to jednak odbioru jako takiego tej misji. Na BP nie było specjalnie widać problemów technicznych. Ja się po prostu walczyłem, żeby w ogóle... A, nieważne. Dobra. Na lotniskowcu było najwięcej chyba No, problemów, mi się lotnisko wydaje. jest to rak, nigdy więcej go nie użyję. Szczęśliwa Pa, misji fajna winda wypadłem. była. O dowództwie też nie szkaluję nikogo, nie wytykam palcem. Konstruktywna krytyka. Ale na początku żadnego briefingu nie było. Nie dostałem żadnego, co mam robić. Mamy szybko wsiadać do Spraya i polecieliśmy całkowicie sami na wyspę. Nie było wyznaczonego żadnego też sprzętu. No i w sumie tyle. Bo Ja tutaj obrony. plan był taki, przepraszam, bo plan był taki, że żebyście nie siedzieli na serwerze i nic nie robili, to ten briefing już dla TLi i SLi miał być na lotniskowcu, kiedy KAS niszczy obronę powietrzną. Żeby nie było po prostu pustych, powiedzmy, Inbound przelotów. message. No nie było nic. Zwróciłem na to uwagę Grimkowi, jak zrobił briefing przed Inbound misją. message. Jednak, no ale. No to bym mógł, Inbound faktycznie message. jeszcze przekazać w detali. No Ale i liczę, że będę Selowi przede przekażą. wszystkim właśnie briefing powinien zrobić. Nie wiem, czy ci Zulu przekazał, ale no dopiero dostaliśmy, jak się zapytałem, jak już lecieliśmy. I wyznaczaj sprzęt, nie, że uzbrojcie się, tylko wyznaczasz, nie wiem, kto jednorazówki, kto cięższa, te. No i Inbound tyle ode mnie. message. Znaczy. A i jeszcze nie chodź tak tuż za nami, zwłaszcza, że my przyszliśmy z przodu. Mogę się trzymać z dwójką. Inbound message. No i tyle. Ja się odezwę tak Inbound trochę a propos message. tego briefingu. W sumie z Grimkiem spodziewaliśmy się, że dłużej zajmie mi Inbound message. zdejmowanie A. A po To co prostu spoko. poleciałem i w pierwszym locie w jedną stronę zdjąłem 4 z 5, więc. Outbound message. Tak, i założenie też było na początku takie, że tak naprawdę Outbound grupa Alfa 1 message. leci jakby do celu. Dlaczego? Bo obstawiałem, że A może zaorać nam Ospreję. I chciałem po prostu w takiej sytuacji najpierw wysłać Kunia z Hanwikiem, ale pojawił się Inbound problem, że nie byliśmy w message. stanie podnieść tego Hanwika. Więc Alfa miała tak naprawdę polecieć na Inbound cel, message. zabezpieczyć na razie wokół LZ i powoli się przemieszczać na północ. I takie były założenia. A później, w momencie, kiedy A nie było zbyt silne, to wtedy Ospreje wracają i zabierają pozostałych. Oprócz tego liczyłem, że będą trzy sekcje, a nie cztery, więc to też się nam troszkę rozjechało. O, to teraz ja, bo to lecimy SL-ami, nie? To. Szkoda, że nie było tego briefingu, ale tam myślę, że to, co mi się udało wyłuskać dla moich TL-ów, to było
wszystko, co mogłem zrobić. Nie sądzę, żebym odniósł porażkę jako człowiek i dowódca, bo rozdałem sprzęt. No, tam spadliśmy niby raz z rowerka. Było fajnie, nie? Brawo, hashtagi wszystkie. Bardzo fajna komunikacja była. O, komunikacja na tej misji to było złoto, strasznie. Bardzo dziękujemy Novemberowi, że nam dał tyle śmiechu. I tym dwóm panom pilotom, którzy do nas przylecieli później też. No i ogólnie było fajnie. Ja bardzo polecam moich kolegów, którzy byli TL-ami. Są bardzo dobrymi TL-ami, są bardzo fajne. Fajne brawo w ogóle. Już kończę. No i super było. No dla mnie misja złoto. No dobra, może teraz niech się wypowiedzą. Że... A, jeszcze będę. Kto powiedział, że lecimy TL-ami, to ja chciałbym powiedzieć od siebie, że w sumie pierwsza część rozgrywki, czyli połowa, to było w sumie chodzenie od punktu A do punktu B. SL-ami, dokładnie. Od punktu A do punktu B doszliśmy do pierwszego punktu, okazało się, że tam jest wszystko zaorane. Gdzieś tam dalej było 2-3 kontakty po drodze, jakieś wyskakujące PTR-y znikąd. Ale to zostało jako tako odparte, także ładnie sobie poradziliśmy. No tam większy opór był w mieście. Ale też chłopaki, co prawda dosyć wolno, no bo takiego miasta się nie zdobyło, tak? Ale poradzili sobie tam z jedną stratą niestety Krystolka, który później wrócił. Zawału dostał biedny. Ale cel myślę, że został wykonany, a aż tak nudno nie było. No jak dla mnie było całkiem spoko. No i powiem, że nic nie wyskakiwało z dupy, jednostek w trakcie gry nie dostawiałem poza samolotami. No ale ten, nie wiem czy to ty wysłałeś tego BTR-a prosto na nas, czy on sam tak postanowił, ale nie lubię takich rzeczy. Dobra, tam BTR... To był BTR, który był zostawiony z wcześniejszego jakiegoś punktu i on po prostu stał. Kazałem mu jechać do miasta, sam przyjechał. Tam się strzelają i że się tak ustawił. Jak już tam był, to po prostu, żeby was nie zaorał, użyłem moduł Suppressive Fire i... Ja do Turambara mam taki żal, że mi nie dał na koniec polecić z powrotem. Ale teraz te ele mówią, później Kaz i reszta. A to jeszcze na sam koniec chciałbym... Nie wiem, kto to był, już w sumie nie chcę wiedzieć, ale... Największym dzbanem rozgrywki jest pilot tego... November 2. Arturek. UH1Z, ja. Dokładnie, który zrobił 3 razy friendly fire, jeszcze się rozbił w okolicy. Jednym strzałem, gościu. Dziękuję. Popierdziliły mi się celowniki. To znaczy, on ma taki hat z pomarańczowym kółkiem i ma też krzyż. Ja uznałem, że pomarańczowe kółko celuje, a to jednak był krzyż. No i tak wyszło. Ja dzisiaj popełniłem każdy możliwy błąd lotniczy i poniosłem porażkę jako pilot. Wracam do DCS, a koniec latania w armię. W sensie w sumie wracam do X-Plane'a, a nie do DCS. To ja jeszcze tylko dodam, że jako Zulu, jeżeli będę jeszcze kiedykolwiek grał, no to na pewno będę pamiętał o tym, żeby robić briefing dla każdego TL-a i SL-a, żeby było wiadomo, o co chodzi. I tyle. Dziękuję. No nie, my właśnie stoimy spokojnie, kurde, rozmawiamy, a tu nie, w ogóle... szybko! I od razu lecimy sami. W ogóle chciałem rzucić na F-12 z pola walki dwa screeny, jak drużyna Magbliata atakowała miasta, to po prostu mi było ciepło, jak to się działo. Ach, urósł. Gdyby słyszał radio Bravo, to by ci było ciepło. No właśnie, gdybyś usłyszał piękną wojskową komunikację i te manewry na wzgórzu, które wykonaliśmy, żeby podbić wzgórze, to było piękne po prostu. Tak, żeby się do niego wpierdolili do środka. Inbound message. Czy będzie jakieś ocenianie misji? Polec zazdrości, że mieliśmy takie super brawo. Takie, które wybuchło pod koniec, tam spoko. No, przesyłanie no, nie powiodło się. To jest wszystko wina Zulu, bo nam dał takie LZ. A myśmy ale mieliście też jechać na to LZ, co nie zrobiliście tego? Złamaliście rozkaz Zulu, wszyscy powinniście pójść na stąd pojedno. A ja tak patrzę, co tu się odjebało, czemu tam wszyscy nie żyją? Mieliśmy jechać, ale... Iskanderem. Mieliśmy jechać, ale było info, że po was było, więc... Ja sobie wychodzę normalnie z samochodu, jak mi tu wszystkie hubiki z moimi ludźmi nie wybuchną. Ja krzyczę do moich szybko, do spreja, ostrzeliwują nas. Krzyczę do Zulu, że nas ostrzeliwują i odlatujemy bez Alfy. Znaczy ja byłem przede wszystkim zdziwiony, jak się patrzyłem na toalet, który jest podejmowany, że Bravo podjechało. A Alfa stała cały czas w mieście i nie wiem, czy się po prostu zbierała do auta, czy co robi, ale pojechała na południe.
Więc ja mam lekko. Alfa cię nie słuchała. Wszystko. No nie, jak ale wtedy jeszcze nie zaorało. Poza tym, Grimek, przypominam, że my nie mieliśmy pojazdów żadnych, więc musieliśmy się cofnąć po gaziki. A, okej, okay. No to dlatego tak było. No okay, ja tego nie widziałem, nie dostałem informacji. No z tym nie gazikami no, też był trochę rak, bo gaziki powinny być przewiezione przez Ospreję, no ale się nie dało ich podnieść, więc to też lekko było. Nie tak jak powinno. Jak tam jest... Cieszę się, że takie małe drobnostki są największymi problemami na misji. Dobra, dzięki za grę. Do następnego. Cześć. A jeszcze Trombar, nie wiem jak to testowałeś, że pominałeś, że magazynków nie ma w kamizelkach i... Wydawało mi się, że to wcześniej sprawdziłem, ale... No, przepraszam. Nie no, spoko. Jeszcze było chyba cztery rodzaje magazynków. Czy jest to mój nadworny medyk, Matthew Parker? Jestem. O, i nie było ammo do granatnika. No ja chciałem tylko przeprosić, że dostałeś ode mnie BTR-u w ryj. To nie było zamierzone. Przyjmuję. I a ja mam na rejt kontakt. Niech ta słodka tajemnica zostanie między nami. A ja mam takie pytanie do SL-u. Komunikacja z Zulu była dzban, czy była taka znośna w miarę? Bo jestem ciekawy. No, ja tam nie mam żadnych, nie miałem żadnych problemów. A w przypadku November albo Majka, dało się to jakoś ogarnąć? Szczerze powiedziawszy, to ja jako Mike nie mam co za bardzo powiedzieć w tym temacie, bo większość czasu nie miałem nawet dostępu do radia. Ale wtedy co byłem, było ok. User disconnected from your channel. Ale to tylko zdjęcie radio. Inbound message. Kto leciał Novemberem 1? Też takie ja. Fajne całkiem. Mildo. Dobra, macie obydwoje kisnę, bo tu... Będę weź tam wyżej... Nie no, Ildor dobrze lata. Ale za każdym razem jak tylko słyszałem... Ale jak startował, to ja po prostu myślałem, nie, tylko nie to. Tak po prostu zniknąłeś poniżej pokładu, wyleci czy nie wyleci. Ale to tylko za drugim, dwa razy jak startowałem, to było tak, że właśnie, że tego, że spadłem poniżej pokładu. Który tam na tą... Ja myślałem, że się zesram ze śmiechu, jak po prostu siedzę na radiu i słyszę no, będę tak zaczyna mówić, no bo tam November miał latać nad miastem, przeleciał trzy razy w nas wystrzelił i spadł do morza. Tak, ja się zacząłem zbijać ze śmiechu. To nie był November, tylko to był Arturek zleciał. To był Arturek z... Nie wiem, co to było, ale po prostu zbiegł helikoptera. Zestrzelili nas z miasta. A i Ben, ponownie, nie wiem czy nie dostajesz od Zulu czy co, ale czasami brakowało mi jakiegoś info typu co się stało z kasem i tak dalej. Bo w sumie nie wiedziałem czy on żył czy co, czy co te helki w ogóle robią, nie wiedziałem skąd a widzicie, się wzięły. To znaczy filtrowałem te wiadomości, żeby was nie zasypywać wiadomości, że kas robi to, kas robi tamto i kurwa gadać 500 telekomunikatów. W ogóle w pewnym momencie leciałem w waszą stronę Ospreyem i mnie zestrzelili. I nie wiem, wy to chyba widzieliście, bo ja was widziałem już. I w sumie to zdaliście kompletnie. Nie wiem, tak. Nie wiem, żadnej informacji. Grimek się dopiero dowiedział, jak mu Kuń powiedział na radiu. To tak średnio. Kto tam jeszcze był? Oskarki. Oskarki? Majki. Majki. Osrakek. No i to przede wszystkim do Ręczona, bo tam Ręczona ekipa była. Że to. Nikt nie poinformował Grimka o tym, że... Byśmy na... Samolot. Nie? W sensie do nas Grimek powiedział, że wy przyjdziecie, więc... Tak, wybuchliśmy, będąc niecały kilometr od was. No w sensie powiedział nam, że przyjdzie do nas dwóch zestrzelonych pilotów, więc co mu miałem przekazać? A, wcześniej, że to wcześniej. Zostaliśmy zestrzeleni. Nie miałem żadnej takiej informacji, że dostaliście. No właśnie ty ją miałeś udzielić, kurwa. No przecież skąd ja miałem wiedzieć? Dostałem od Grimka informację, że przyjdzie dwóch zestrzelonych pilotów. No to myślałem, że już wie, że są zestrzeleni. Ja nawet nie wiedziałem, żeby mózg. Nie, ja trzymam od chuja, mówimy że... o wcześniej, jak zostali, w momencie, kiedy zostaliśmy zestrzeleni, ale wygląda na to, że nie kapuje się, że nas zestrzelili, no, więc kurwa... Nie lataliście wokół nas, no to skąd mieliśmy wiedzieć? Zajmowaliśmy się botami u siebie. No dobra, już kurwa nie roztrząsajcie tego. Ja pierdolę. Weteran? Hmm? Bardzo fajne stawianie tych spawnów botów z tych VR, coś tam punktów do no, spawna. Znaczy lepiej jakby samo działało, ale... No ale też można było postawić w paru miejscach takich, gdzie raczej... To spoko. W ogóle
Na przyszłość, jakbyś robił, no jeszcze się pierdolę, na lotniskowcu misję, to możesz w ustawieniach oznaczyć exact spawn i wtedy gracze się respią dokładnie tam, gdzie jest strzałka, a nie w okolicy, czyli nie wpadają do wody, jak jest lotniskowiec. No to mi najbardziej napsuło krwi. Poza tym to spoko. Mam jakieś, powiedzmy, zastrzeżenia jeszcze do modelu zniszczeń samolotów tym razem, bo w pewnym momencie sumie zestrzeliło i wydaje mi się, że wybuchłem. Zresztą to gdzieś na nagraniu będzie. Wybuchłem i cały czerwony ekran się zapalił, ale potem jakby dosłownie się od razu obudziłem, bez żadnych uszkodzeń ciała i mogłem wylądować wybuchniętym samolotem. No to nie był w pełni wybuchnięty. Był w pełni wybuchnięty. No to sprayem było to samo. To dziwne, mój addon tego nie zmienia, on tylko zwiększa silnik no, na HE. Wiecie co, to tak, że jak było po prostu trochę zwiększona wytrzymałość gracz. To wyglądało śmiesznie, bo potem stwierdziłem, no dobra, to wyląduje, ale nie dolecę do żadnego lotniska, ani do lotniska, no to lądowałem na drodze. I na samym koniuszku zahaczyłem o budynek, który stał koło drogi. I w sumie urwało mi skrzydło, wybuchłem jeszcze raz chyba. Obróciłem się do góry nogami. I w sumie tak wisiałem, nie mogłem się wydostać z samolotu, ale żyłem bez żadnych uszkodzeń ciała. To nie wiem, znaczy no mój addon tylko zwiększa explosion shielding, nie? Czyli mógłbyś nie wybuchnąć dzięki niemu. Jak już wyjebałeś to czy z nim, czy bez, to chyba by się tak samo zachowało. No to... Ty co mówisz to Rambar, że co, zwiększyłeś ilość życia graczy? No tam zmniejszyłem, jakby pokręciłem trochę w ten ustawienie. Slider wejście? No, w sensie w tych ustawieniach misji, tam te Madinowy. A nie, to nie. Ja bym powiedział, że ilość ran, po których się umiera, była trochę większa. Znaczy ja bym chciał zgłosić jeszcze jednego buga dotyczącego Ospreya. Ja musiałem wyłączyć silnik dosłownie, a najlepiej wysiąść. Bo działo mi się coś takiego, że jak zszedłem na przepustnicę do zera, to zaczął jak popierdolony na przemian dawać stoi zero i tak dalej, kurwa, także się mnie w ogóle Ospreya nie zatrzymał, musiałem dosłownie z niego wysiąść, nie? No to chyba do kapa musisz napisać. No. Kurwa, właśnie coś jest spierdolone. Weź podlinkuj potem Ildor ten. Jest podlinkowany minuty. Na materiałach z... No. Aha, minuty. No co, to mi się nie chce oglądać. Grimek, Radio i Ildor. Potem spojrzę. Tak. Tam, co, jest... co daliście tą brzoskwinkę, to tą drugą macie obok, lepszą chyba. W ogóle... Chodź, no. Weteran? To jest bardzo ciekawe z tym kick timeoutem. Czemu? No zobacz. Jest ustawione 90 sekund. Ej, a kto mi dał raka? Za co? No to nie wiem. Brzęczą ty mendo. Bo rozjechałeś nam jednego działa. Człowieka, a później rozjechałeś ale dwóch. Ale to przez trafy. Przypadek, nie moja wina, to ci no i... tłumaczyłem już ci. Nie przejmuj się, message. Ja ci daję złoto. A to jest za to, że mnie wyzywałeś przed chwilą. No już... Inbound message. Teraz już za późno. O, w której byłeś w drużynie? No, Bravo SL, nie? Bravo właśnie... SL, o tak, masz. Właśnie pan ja nowy. Ja ci dam. Pan nowy, zapraszamy, Discord już ten i Ramka jeszcze, tak. Okej, dzięki. Teran, trzymaj. O, Matthew, ban na zapisy. Proszę na się nie, dzięki. Proszę się nie przerazić, że jest tak dużo kanałów. Połowę się wyciszy, zostaną dwa i... No. Zostaw sobie Arma Sheet Posting i inne Sheet Game Announcements i... I nocną jeszcze Sarim, kurde. To był twój pierwszy mecz, prawda? No tak. Powiedz mi, czy twój poziom raka został odpowiednio uzupełniony? No 150% jak nic. No i prawidłowo. Ale udało ci się w końcu wejść, co jest na plus. Hej, a albo... poszła rozgrywka, poszło coś takiego, że ktoś miał Apexa i kupił specjalnie Apexa na rozgrywkę. Aberagor. No ja kupiłem też. No, teraz? Akurat jest, teraz jest na przecenie, nie? No, 3 dychy. No. To i tak się przyda, bo... No, Madina 25 zł. A odnośnie FPS-ów, to... To no, jest gówniana, jeśli chodzi o FPS. AGC nie było, ciała się tam nic nie przeszkadzało. A, no to...
połowie usunąłem wszystkie 180 ciał i 10 FPS-ów wróciło wszystkim. A i chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nie rozbiłem ani jednej maszyny. Brawo. Ani jednej. A co się stało, że nie miałeś paliwa? Nie, bo to było tak, musiała mi igła wybuchnąć zaraz za mną, bo gość z bardzo bliska do mnie walił i dosłownie przez 3 sekundy mi radar zaczął pikać i mniej więcej w 1,5 sekundy po tym nacisnąłem C, żeby wypuścić flary. Tylko że musiał ten pocisk gdzieś wybuchnąć zaraz za mną, uszkodził mi trochę, ale tylko trochę, tylny rotor i nawet nie zwróciłem uwagi, że mi ciekło paliwo, bo miałem HMDS-a i chyba to gówno wyłączył, bo to wkurwia. I nie miałem w ogóle poglądu na uszkodzenia Black Hawka, ani na to, ile mam paliwa. Nie zwróciłem na to uwagi, patrzę się, o chuj, ten zaczął pikać, no to tylko zgłaszam Maydaya. I sobie na spokojnie zwodowałem Black Hawka. Dostałem od Turambara. Dostałem od Turambara ponton i se płynąłem chyba przez 3 km na pontonie. W końcu się nade mną zlitował i mnie stepał do tego, do lotniskowca. Żeby się jeszcze dało stepować do lotniskowca. Znaczy, tepnąłeś mnie na kłada, nie? Złoto. Czarne złoto. Ej, Leskowik, pamiętasz jak powiedziałeś, że chyba się coś zjebało? Nie pamiętam. No ale powiedziałeś coś takiego. To co się zjebało, to wtedy Osprey spadł. No, widać za wami dym i ten, nawet ten fioletowy, który ja puściłem specjalnie. Co jest umówione, że jest jak się rozwali ten lotnictwo. Tak, jest takie coś? O, to dobrze wiedzieć. No tak. Znaczy, no, to ja nie jest nigdzie napisane, takiego, ale... Nie, powiedziałeś, że ten, powiedziałeś dosłownie, chyba się coś zjebało. Ja coś tam ci odpowiedziałem i żeśmy poszli dalej na punkt. A się okazuje, że się wtedy rozbili za nami, nie? A nikt niczego nie słyszał, bo jakiś November latał nad nami, a że ma dźwięk zepsuty, to było tak głośno, że nie było nic słychać. F-35 jest twój głośny. No, ale to jest jakiś zbugowany dźwięk w ogóle jest u niego, jak patrzyliśmy na lotnisko w końcu przecież. Nie, F-35 ani razu nie latałem nisko. Nie, to jest suk. Ale nie nisko. Ale nie byle gdzie przedał. Tam było suk, które stało w bazie cały czas z włączonym silnikiem, dopóki mu się paliwo nie skończyło. Ja mu włączyłem ten silnik, zlitowałem się nad wami. No właśnie. Ja chciałem wsiąść do niego i go wyłączyć w tym momencie, się wyłączył. Tak, widzę. Nie, bo coś tam narzekałem na pewno na F-35, bo myślałem, że to on lata. Nie, to SU tam był. Że tak głośno było i kurwa nic nie słyszę, bo szumi kurwo czy coś. Właściwie to stało T-50. A ja tak jeszcze w sumie podsumowując, to bardzo fajnie mi się latało i dziękuję Medło, że się przysiadłeś na Ospreya i zostawiłeś November. Spoko. Ale no, wielkich sukcesów nie odniosłem. Cieszę się, nie, że tobie nie lepiej. Nie ty jeden. Czy jak uznasz skalę na przykład najgorszego pilota dzisiaj, to możesz uznać, że był cały prawie sukces. Wow, mam PTSD, chyba wracam do grania w Call of Duty na konsoli normalnie. A tu zaszkoduję jednego kasa na jednym ze wzgórz. Obok zniszczonego radaru było ZU-23 nienaruszone, więc ktoś pominął. Tak, ja pominąłem, bo jak leciałem bardzo wysoko, to go nie widziałem. A potem poprawiłem bombą, bo nie miałem jak tego inaczej zrobić. Jak poprawiłeś bombą, to też nic nie dało. No, my to zjęliśmy tak? Potem. I wtedy poszedł komentarz od Zulu. No, uważajcie, mamy jednego kasa dzbana, który nie umie rzucać bombami. Wszystko nagrane na streamie. A propos komunikatów Zulu, to mi się bardzo w pewnym momencie podobał. Zulu coś mówi. No brawo, coś tam nagle. Kurwa. I koniec komunikatu. Takim smutkiem głosie. Czekaj, czy to nie było moment, kiedy ja tego próbowałem lądować? No chyba tak. Nie, w sensie on to powiedział wtedy, jak wszystko zaczęło na lotniskowcu wybuchać. No to tak, tuż przed tym ja nie dałem rady wylądować. Ja przekazałem do swojej drużyny, że straciliśmy lotniskowiec ze toną wraz z Zulu. Co ja? No, tak, tak. Ale nie było, nie było. Dostał kika nagle w rozrywce. Arturex? No tak nagle kika. Bo mi
wkurwił. Myślałem, że zrobił to specjalnie. Specjalnie wybuchnąłem, bo to było dobre. Idę sobie do samolotu, idę i tak w dwóch trzecich drogi nagle samolot wybucha, ja razem z nim. Ale jeszcze, tak poszła, jeszcze poszła rakieta do tego. Trafiła w Ospreya. Ale jaka rakieta, jak ja byłem, nie byłem nawet w samolocie, tylko byłem to na pewnie nogach. Wybuch i kukow. No to szedłem sobie i wybucha i w tym momencie dostaję kika. No to tak w sumie sympatycznie. Ja rozumiem, ale... że mogłem siłą woli na przykład wystrzelić tą rakietę, ale tak bardzo źle wam nie życzę, więc... Ale to sorry, mydło. Następnym razem, jak zobaczymy jakiś dym w lesie, zgłosimy, że ktoś się rozbił. A, to co się będziesz przejmować? W ogóle... Ja duże wrażenie, że za dużo wam trochę pomagałem, bo... Pomagałeś mi w którymś momencie? No, jak dostawałeś 10 samolotów... No bo gdyby nie wybuchnął pierwsze F-35, jedyny samolot, który umiałem latać, to myślałem, może... że zorganizujecie jakąś ewakuację po prostu dla pilotów. Ale... No była później, przyleciał sobie helikopter. Nie, ja to zrobiłem, była ewakuacja przecież. No była, Arturek była. Arturek zbierał, raczej wziął dwóch chłopaków, którzy się zresztą... Aha, dobra, zapomniałem, że nie doleciał do domu. No tak, tak, no nie doleciałem do domu. No, Arturek nas ewakuował do morza, nie? No zawsze to była ewakuacja. A ktoś pamięta, jak spadaliście, nie trafiliście w wodę. Piękna autorotacja. Ale to nie 200, była autorotacja. Lecimy 200 na godzinę na wysokości 70 metrów i Arturex nie zrobił z tym nic, po prostu wlecieliśmy do wody. Tak. Bo ja nie pamiętam, jak się robi autorotację. Wystarczyłoby, żeby kliknął Q i skręcił w lewo, to byśmy grzmotnęli gdzieś w drzewa. Ale nie, no lepiej do wody chlusnąć. Przepraszam bardzo, w armii się nie da wykonywać autorotacji. Tak. Kto tak pomyślał? W armii się nie da, no właśnie nie da się wykonać, no co ja mogłem zrobić? Poskakać, no co ty? No skakać, no. Nie, kurwa, zostaję na ziemi, w powietrzu jest niebezpiecznie. Po prostu PTSD, Arma Forces, odebraliście mi najlepsze lata życia i... Ma ktoś tego timestampa, jak Arturek zaorał trzy razy swoich? Było jedno zaoranie, trzykrotne. A... To było 5 rakiet, z czego 3 trafiły najwyraźniej. Nie tak średnio. Wiecie, co jest najlepsze? Pytałem Grimka, czy mogę zaorać ten punkt. November 1, daj się wykazać November 2. Tak, ale ja wiedziałem, że wtedy się coś spierdzić, no ale tam... Ja wierzyłem, ale no przepraszam, tak się nie spodziewałem. To był perfekcyjnie wykonany nalot, tylko nie tym celownikiem celowałem. No tak, właśnie. I my tutaj siedzimy, kurwa, strzelają do nas, a tutaj nagle rakieta leci. No bo ktoś się ustawia na drodze drugiego celownika w helikopterze, nie rozumiem. Tam jej nie zrozumiałem. Nie, bo to jest źle zaprojektowany śmigłowiec po prostu i tyle. Ja mam pytanie, jaki zasięg ma GBU rażenia? Pluj duży. No bo ja zrzuciłem i danie na ten radar, bo ten radar co tam jest na zdjęciu GBU od... też. Aha. No właśnie. No, jest są różne GBU. Nie pamiętam jaki tam był. To co Radio wrzucił screena, tam gdzie radar płonie obok jest chyba ZU. Problem był taki, że ja to stało idealnie pomiędzy dwoma ZU i zrzuciłem idealnie właśnie na ten radar znów, więc teoretycznie powinno to zdjąć obydwa, bo one w sumie nie były jakoś daleko od siebie. Ja byłem pewien, że one zeszły, zresztą potem przyleciałem nisko specjalnie, żeby sprawdzić, czy on strzela i nie strzelał. Arturek, przesłuchaj sobie. Co? Zulu, tutaj brawo, jak te papiery wyglądają, które my mamy znaleźć? W sensie takie śmieszne do tego deszyfru. Na samym początku, jak leciałeś Ospreyem, to cię wyjebało, czy co? Zulu. Nad lotniskowcem? Tak, friendly fire. Zulu, no. Po prostu się rozbiłem. Kaz zaorał swoich. Dobra, w takim razie czekam na reszcie. Pakujemy się i jedziemy już na miasto. Dobra. Nie odpowiedziałem. No czy się tam do 3 metrów i to wyciągnął. Brawo 1, dawajcie do... Niestety brakło. Zulu. Słyszę, że strzelają z kałacha. Dobra, idę se. Jak już oranie zostało wyjaśnione. Siemanko. Inbound. Ja anonima chciałbym przeprosić. Do mnie wyzywasz Serek na czacie. Też cię mogę wyzywać, ale nie proszę, jestem taki nie małostkowy. Społeczności. Przepraszam, to był cytat.
No, ej, Turambar, właśnie, tak, ile było, ile ładunków wybuchowych trzeba było do tej wieży wsadzić tam? Ja ją niszczyłem... Zaczelem myśmy... chyba. Słyszę? Ten, no, zaczął. Aha, nie, myśmy mieli te M112, bo to były jedyne dostępne, to wzięliśmy. Później i tak wysadziliśmy tą wieżę przez zedu. No. Dobrze, byliście radę. No, widzisz? Byliśmy bardzo dobrą drużyną. Inbound message. Dawajcie. Ja mimo chciałem. 10 razy moc. Dwa. Taki chamski. Podzanko? Zawsze się zdaje się. Ładuje się. No. No, co? Ja jestem na mapie. Mam już wchodzić do gierki. Myślałem, że to rusek wyskakuje, nie? Ingwar, grałeś ten wibrację? Co? Nie, Ingwara się pytam, czy ten, czy grał wibrację z nami. No, grałem kiedyś, ale chyba nie z Rakiem. Halo? Cześć. User disconnected from your channel. Nie no, jak pograsz trochę w liberację, to nawet taki friendly fire. Ja też lecę, dobranoc. Przestaje mieć znaczenie. No, dobra. User disconnected from your channel. Znaczy, ja grałem w liberację, to mi, jak się dozbrajałem, to mi śmigłowiec uciekł z mobilnym tamtym spawnem i później biegłem jak pojebany, nie? To powiedziałem później, jak zginąłem, to mówię, a to pierdzie, ale wychodzę. To Halo robisz. Nie, tam bardziej z tym menu, tym ACX-em, czy jak to tam się nazywa? Acem. No Acem, no, znaczy już ogarnąłem sobie, ale na początku to ciężko. To czy ciężko zapamiętać, że ja dopiero się jak na poprzedniej misji, jak jeździłem, to się dowiedziałem, no, że... Też lecę, dobranoc. Dobranoc. To Windows jest od tego, od zewnętrznych rzeczy. Do takiego przeszkolenia z Ace'a brakowało. Wnioskuję o bana dla pana Matthew Parker, bo on nie brał udziału w misji, a dał mi raka w mojej wojnie z Kuniem. Przecież a on był tylko pomiędzy mną a Kuniem. Nie no, przecież brał udział w misji. No był, przecież widziałem go. Inbound message. Biegł z Benem biegł. No w ogóle ten tam samolot Pixa to było jakieś nieporozumienie, co on tam zrobił. A ten właśnie finalnie ten Intel był przy tym myśliwcu, tak? Nie wiem gdzie go Pixa w ogóle podniósł. No nie, to Kordrag go podniósł. Ja później go musiałem musiałem Kordraga przysłuchać po prostu, że co on zrobił z tym Intelem, bo nie ogarniałem. Że jak to, o, klikłem i znikło. No go podniósł po prostu. No tak, podniósł go. No nie ogarnął, że ma na mapie pewnie napisane. No, nie tak, było. Na mapie się zaznaczyło. Nie, zaznaczyło się na mapie. Znaczy na briefingu masz tą sekcję briefing, nie? Gdzie masz treść Intela, jeżeli był modułem zrobiony. Halo, panie Brzęczon. No? Chcesz zeszkalować. Zaraz na link. Dwie który? Na jednym wzgórzu. W blobie. No? Nie zeszkalować, tylko tak bardziej będę mi się opasał rozstawić ich szerzej. Będzie więcej widać, tak? Tylko jak cofniesz sobie parę pewnie sekund wcześniej, to pewnie im powiedziałem, żeby 360 perymetr złapać i odległości. A czy nie zakazuje ta komunikacja, jak je zrobili? Ale nie, ty mówisz o tej sytuacji, co tutaj tam podchodziliśmy. Po co nie tam rozstać, jak tam nic nie było? Znaczy, tak... No właśnie, nie wiem, tam Severin najpierw podszedł z Pixel, zrobili rozpoznanie, nie ma nic i sobie podeszliśmy. No. Dobra, ja też lecę. No, wszyscy na jedno miejsce. Tak, tam nic nie disconnected from your channel. Przepraszam, tam był jeden bot na wieży, albo dwa, tak? Tak swoją drogą, do tej misji nie nazwałbym poważną rozgrywką. Czemu? Inbound message. Przynajmniej ze strony Bravo. Ja się bawiłem świetnie. Nie no, bawiłem się dobrze, ale to było bardzo nie na poważnie. Jeden moment mnie wkurwił na samym początku, kiedy zestrzeliłem 4 targety i zestrzeliłbym 5. Tylko mi się arma wykraszowała. W sensie, no jak chcesz podejść na poważnie do tego, jak masz misję osłaniania alfy przy podejściu do dwóch budynków na krzyż? A tam były dwa budynki, czyli plus płotek. Nie zasłanialiście. No bo pojechaliśmy dalej po prostu, jak Grzymek nam pozwolił. Jak dostaliśmy samochody, nie? Nie, no podobały mi się tam też... W tamtych budynkach nic nie było. No właśnie, no to jeszcze tym bardziej.
No ale te manewry taktyczne na początku nam się podobały. Idziemy w stronę hambików, nie wracamy i kurwa. Parę razy ten, nie dostaniecie hambików, możecie wracać. Później wam oznaczymy, no wracajcie, oznaczone flagą. Jakby w kółko zaczęliśmy biegać. Właśnie, no, co tam dowodziło Pruszeńczona i Benego? U nas dwójka miała nas zasłaniać i... Serek i Leskowik u mnie. Mydło swoją drogą, Quickmat był wyłączony, miałem po prostu starego checkouta z Gita. Więc coś namieszałeś. Inbound message. Ogarnie się. Inbound message. A kto u Bena był dowódcami? Ja inbound i... message. Nie. Pan Anonim chyba był. No. Pan Anonim zawsze nie poznaje po głosie. Palec pierdzisz. No wiem, nic nie prawdy. Mniej grochówki jest. Dajcie mu rangę z bana. Żeby musiał używać PTT. Czy to był tam medykami? Czy już nie? U mnie? Chyba Jay? Jay był na pewno. O co pytasz? Medyków. Severin, Naki Messi. Severin Celesem był, no. Naki Messi był tym SL-owym, tak? Chyba. Prawo medykiem był Naki Mezis, nie wiem jak jest z drużynami, na pewno był Windows, ty chyba byłeś medykiem. I Severin. Severin, dobra. Inbound message. U nas Radek i Mafiu chyba był drużynowym. Dobra, dziękuję. Trzeba ogarnąć, żeby we wszystkich modsetach był ten R3, żeby to się nagrywało. Tak, muszę to ogarnąć. Zawsze przy eksporcie doklejało i tyle. Nawet ktoś tego nie musi widzieć. No. Tak najlepiej, ja dokleję do tych, co już są. Zrobię jakiegoś JSON-a z listą takich rzeczy. User disconnected from your channel. No co, powtórka się nie nagrała? Tak. Klip, klip. Jak mnie tyłek boli od siedzenia cały czas w jednej pozycji. Zmień krzesło. Chyba niedawno zmieniałem. To nie wiem. Możesz zmienić pozycję. Możesz mi oddać za darmo. Za darmo to możesz wyjść dostać ręczą. Jak za darmo to wezmę. Za komunistyczne podejście. Zauważyłem, że zawsze na to no i ciężko się w miastach walczy. A tu walczyliście pięknie. Jezus, ja myślałem, u nas zaczęły w ogóle jak jakaś niecka rozrodcza w StarCraftie, z białego budynku zaczęli wybiegać tak milion ludzi dosłownie. Mydło za tak pięciu, nie wiem co tam było, w sensie tam, nie wiem, tam była jakaś królowa czy coś, żołnierzy rosyjskich. I oni stamtąd wychodzili. Mydło sam zabił pięciu stamtąd, ja zabiłem czterech. No to już dziewięć. Bo wy tam z drugiej strony, nie? Byliście tych o tych barakach mówisz? A? No, a my na dwójce trochę mniej postrzeliśmy. Tam z naszej strony prawie nikogo nie było. No wiem, dlatego tam darłem pizdę później, żebyście szybko przyjechali, bo kurwa, taki wpierdol tam odskoczyliśmy na tych barakach. W chuj ludzi tam było strasznie. Mogłem wysłać od razu jedną z jednej, drugą z drugiej strony, ale bałem się friendly fire. A w którym miejscu? Na północy wyspy? Na lotnisku, tam ta, na lotnisku. W tych barakach. A to właśnie jak za którymś razem przeleciałem nisko nad wami, to słyszałem tyle strzałów, że aż się przeraziłem. No tam była mocna sieczka. Build spawn dał radę to. A nie chciałem, nie, no, nie chciałem tam strzelać, bym pewnie jeszcze was zaorał. No, byś nas zaorał, dlatego dobrze, że nie strzelałeś bez pytania. W sumie tam ciasto było. Wokół miasta łaziły trądy. Olec, PTT sobie załóż. Ale jak trzymam PTT, to wtedy cały czas nadaje jest szumienie. Przepraszam, co? Windows, Leskowik, że taki byłem nieprzyjemny, jak do was przyszedłem, jak utknęliście w skalę, ale po prostu wszystko się pieprzyło strasznie.
Jak już słyszałem, dobrze im tak. Ping to... Pięknie opierdoliłeś. Dobrze im powiedziałeś, dobrze im tak. Nie powinni wchodzić w skały. Był zakaz, a ja widziałem, jak sam Lesk, sam Windows po prostu wszedł w tą skałę. Kliknął V, a nie Ctrl V. Widziałem to. Dobrze. A ten cofam się prosi. Ale karać. V też da się wejść po niektórych skałach, jak są skośne. Bezpieczne jest obiec naokoło, zawsze dało się tam wejść. Kurde, jeszcze w tym mieście wszędzie boty były na dachach. Dobra, no. Przez drzewa waliły jeszcze na zewnątrz, z gór ciągle. Nerwiało to. Tam jeszcze stał BTR, nie wiem co się z nim stało. Tam nie było spokoju praktycznie, no i ciągle coś z pleców gdzieś wyłaziło. My sobie prawilnie na pierwszą górkę wjeżdżamy, jak nagle się SU z drugiego wzgórza nie odezwie i nam Seweryna nie zaora razem z Hamwikiem. No bo źle mnie zrozumiał i podjechał trochę za wysoko. U nas tylko Krystal padł, w dodatku wybiegł do przodu sam, opieprzałem go właśnie, wtedy dostał w czapy. No się u nas trzech ludzi padło oryginalnie. Ale tak na śmierć? Tak na śmierć. A, tak? Tylko jeden, nawet w mieście walczyliśmy. No tak, tylko że gdyby nie jakieś, no właśnie, my mieliśmy no za tak, to super no, komunikację radiową. No komunikację i sobie walicie konie, bo to nie było nie wiadomo co. No bo wy nie umiecie mieć simu po prostu, a my jesteśmy profesjonalnymi graczami Army 3. Ale wracając, gdyby nie jakaś wyznaczona ewakuacja w miejscu, gdzie spadła rakieta z Iskandera, to moja sekcja, to moja cała drużyna by przeżyła. Właśnie my w ogóle chcieliśmy dalej grać. W dwójce nie było żadnych głosów, że kończymy. Też nie wiem skąd się to wziąłem. Ja słyszałem jedynka kończymy. No to tyle, nie? Nie, bo ja usłyszałem. Ja myślałem, jedynki, ja nic zacząłem, nie słyszałeś, bo leżałem nieprzytomny. Ja już zacząłem przygotowywać na... No ten atak, na ten atak, nie? Potężna komunikacja, nie było wiadomości. No i my wtedy gongiem dostaliśmy i wybuchliśmy i... A specjalnie walnąłem za miasto. No przykra sprawa, bedlak brałem. Nie sądziłem, że będziecie się w ogóle ewakuować z tego miasta, tylko że ruszycie, w sensie ewakuować się, ale już będziecie jechać tam do tego... Belfast, czy jak to tam się nazywało. No tak, ale ta informacja o tym, że tam będzie przeprowadzony kontratak... Za późno była trochę i oni tak. Już była informacja, że ewakuujcie się. Ja sobie latałem, obserwowałem, jak oni tam się ewakuują, już pojechali tam to miejsce i wtedy ta informacja wtedy się o tym kontrataku i takie i ciul, rakieta na brawo spadła. Ja tak przychodzę, kurczę, co oni tyle tych smoków odpalili, nie? Wszyscy zaorani. W ogóle... Co ty za tego, za betoniarki postawiłeś na lotnisku tam na południu tej dużej wyspy? Jakie betoniarki? Trzy betoniarki były naprawdę. Co? Są betoniarki? Ale... No przynajmniej tak to wyglądało jak betoniarka. Czekaj, znajdę. To znajdę. Albo jestem kuźwa ślepy. Ale to nie był kuźwa radar? Ślepy. Może to były te oświetlenia. Światła na końcu pasa. Nie, to nie było na końcu pasa, to było tak na tym polu na południowy zachód od tego lotniska. Tam jest taki kawałek pola pusty. Północ czy południe? Południe wyspy i na południowy zachód od tego lotniska tam jest taki kawał przestrzeni. Ale spoko było. Fajna była komunikacja na radiu. I w sumie... Jezu, przestań, dojdź już. No już, koniec, palenie nawzajem sobie. Cieszę się, że ci się podobało, Ren. Nie Leskowik, jak tam komunikacja na radiu. Leskowikowi się pewnie nic nie podobało. A wiesz co? Ty też się wal. No i bardzo dobrze, bo Leskowik nie wiadomo po co gra w tą armę. Przychodzi tylko i jęczy. Zobaczmy jego watę. No. Trzymał patrzy też szkaluje. A nawet nie grał. Gdzie szkaluje? No, szkaluje. A gdzie ja szkaluję? Po wylądowaniu. To było chwilę po wylądowaniu, tylko patrzyłem na mapę i czekałem na rozkazy. A ja chciałem pochwalić, że się nie rozbiegliście, a to była po prostu wyczynek do szkalowanka. Szkoda. No aż się zaskoczyłem, że się kuń nie rozbił. Nie, lądowanko było prima sort.
Miał nam Havika dowieźć, nie było. O Boże, tank wajfu. Wszystkie wybuchły na lotnisku. Nie, nie. O? Ja usłyszałem jakieś słowo klucz. O Boże, wrzucam na armasz twastik. O nie. Abram z wajfu. Ja pierdolę. Nie. Ale jakie ma uda. Oh shit. Patrzcie co potraktowałem ale ma dobry jako betoniarki, nie? Się tak ustawiły, że wyglądały kurwa jak betoniarki. Kurwa, betoniarki. Wylewani parking. That's my proudest fap. Ja naprawdę jestem ślepy, ale już zmęczenie po prostu było i rzuciłem tak okiem. Co było? Dziadek jeden. Big Anna. Co to za kamerka, że się pokazuje, gdzie jest północ? F-35. No właśnie, nie, to nie było F-35, to był Harrier. Turret Enhanced, jak masz moda opcjonalnego, to on takie on ma. A on nie psuje tam niektórych rzeczy? Nie wiem, ja używałem teraz i nie przeszkadzałem. To nie ten, był jeszcze inny Optics Pack jakiś, to on tam psuł. To jest co innego. No często by się to mi przydało, jak grałem na kasie, ale teraz już nie gram samolotami. Znaczy się to jak to bardzo dobrze. Masz kasa, czy to bardziej jak masz drona, bo tam możesz na przykład masz taką opcję, że pod kółkiem sobie wybierasz, że tworzysz marker w miejscu, na które patrzysz. No, przyłączyć do grida, zaznaczyć na niebiesko, tak. Na czerwono, to jest spoko. Strasznie. Czemu raczej nie poszedłeś na kasę? Proszę? Czemu na kasę nie poszedłeś? Bo za dużo bym razy latał, a jestem jeszcze, bo jestem jutro jeszcze u Windowsa zapisany na misję, nie? Jestem i sobie robię już spokój z lataniem. Jutro? To jest już jutro? A to jest już jutro. Tak. Kurwa, za duże stężenie army. Myślę, że weselować jutro może. Ja będę w czołgu. Na czarnodusie jestem na logistyce. Pójdźcie na ten fragment. Ja tam się mało nie posrałem, jak próbowałem poderwać tą maszynę. Dość grania. Na Twitchu? O kurde. I po 2 tygodniach ci zniknie to nagranie. Znaczy ja już z tego, skopiowałem na tego. O, to dobrze. Ja swojego nie ten, nawet nie kopiuję, bo było 50% paket losów. W sensie tych klat. Straty klatek, także... Kurwa, no podejście masz prawilne. Latałeś. Aha, Harrierem. Harrierem latałeś? O, farciarzu. No, latałem po tym, po tym jak się rozbiłem od dupy lotniskowca. Buu. Ale naprawdę, to poderwanie po tym, po zrzucie, po prostu pełno w gaciach. Spodnie do wymiany. Kurde, jeszcze ujemne punkty mnie wpisać zapomniałem. Ja wpisz, ostatnio na misjach cały czas Skars musi coś zwalić. Czekaj, ale ty latasz C wersją. Ona jest w Bitol? Nie. Lotniskowcowo. Tak się nie mówi, ale no. B jest w Bitol. Wróconego start. Dobra, przerwa ten. Nie wiem, mam jakieś dziwne ścinki, że nie chcę. Nie pisz, kurwa. O, to. Dobra, mam gdzieś tam jeszcze jedno piwo, muszę się napić. Tak. No właśnie, a ktoś wie, ilu zaorał Arturex? Wszystkich. Trzeba tam zapytać. Nie wiem. Chyba nie bardzo trafił w kogokolwiek. A pytałem, czy zestrzelić ten target. Dwóch czy trzech? Pięciu. I to z ile jest punktów za to? Dwa razy spadł. Nie, raz do. Czy on się rozbił? Nie. Tak sam z siebie, chyba nie. Nie dostał, ale nie wykonał autoregacji. Czekaj. Znaczy ale... się rozwalił się przecież. Z karierem. Aha. Się rozwalił. Pff.
Bo wystartował już i nie wiem czemu nie przeszedł do trybu normalnego lotu, tylko ten i zaczął i się rozwalił po prostu o wodę. Nie wiem, co on tam zrobił. Ildor, ty masz VR-a jakiegoś, czy to jest ten? To jest tracker. No, nikt normalny na VR-ze nie będzie w armę grałby się ze Żygą. Zresztą granie na VR-ze, cokolwiek, gdzie musisz patrzeć pod dal, to po prostu rak. To czemu? W DCS-ie jest to rozwiązane w ten świetnie. Sposób, że najmniejszy problem, najmniejsza rzecz, jaka jest widoczna dla kogokolwiek, ma wielkość jednego piksela, więc nawet jak ktoś jest bardzo, bardzo daleko, to widzisz, że ten samolot tam leci. W DCS-ie tego nie ma, tak? Jest. W VR-ze. A, normalny nie ma. Bo w VR-ze to po prostu są rakowe, tak, są jakieś małe elementy. Próbujesz skupić ten wzrok i kurwa widzisz składniki piksela, nie? Ej, Ildor, czerwony, ty masz, oryginalnego, ty masz oryginalnego trackiara? Czy nie, jakąś nie mam, slepę? Mam tego, mam kupionego tego, nie wiem, jak to się nazywało. Tamten z Allegro taki. Free tracka, laser clip. No, tak, tak. Laser też mam, wylądował w szufladzie. Ja też tak? Mam, też leży w szufladzie. Nie. A korzystasz z niego? Nie. Poddaj, tak? Ja mam telefon. Nie, w sensie jak chodzi, czy ja potrzebuję coś oprócz tego? Kamerka. Możesz dowolną inną z filtrem na podczerwień tak naprawdę. Znaczy musi być wyjęty na podczerwień właśnie. Ale to działa strasznie słabo, w sensie nigdy nie dałem rady tego jakoś tak skonfigurować, żeby... Tak samo. Działa spoko. W DCS-ie wyłączam tylko tą oś poprzeczną, w sensie ruszam głową na boki, bo mnie strasznie wkurwia to w DCS-ie, a w armii teraz zauważyłem, że to się przydaje właśnie w helkach. Ja też włączyłem, a jeszcze chcę zrobić sobie opcję, żeby jak gram na BPP, to żeby tylko i wyłącznie oś X była. Bo płynnie możesz się jakby wychylić na bok, nie? W sensie przechylasz głowę w bok i to ci tak, wiesz, płynnie nie jest, że jesteś na maksa wychylony i wiesz, prosto, tylko możesz sobie dostosowywać to. A w piechocie też używasz tragira, czy nie? No właśnie chcę teraz używać. Ja i tak mam słuchawki na głowie, więc... Ja próbowałem, ale się jebie jak strzelasz. Próbujesz przybliżyć głowę, ale od razu tam ci się przekrzywia wszystko. Dlatego mówię, że właśnie chcę wyłączyć wszystkie osie poza jedną poprzeczną, żeby móc tylko jakby tak normalnie masz na piechocie Q i E przechylanie się, tak? Nie pamiętam jak to się nazywa. To żeby tylko tym sterować przy pomocy trackera. To jest strasznie słabe ogólnie z tego co próbowałem, także. Nie, to przechylanie się jest jakieś dziwnie analogowe takie i w ogóle łapie w dziwnych momentach, to albo musisz się bawić w jakiś dead zone duży, żeby tego nie robić bez przerwy, albo... No. Coś takiego trzeba robić. No bo bardzo sztywno siedzieć ogólnie, żeby się nie przechylić. Tak, aż mi kręgosłup. Ja już się nauczyłem siedzieć sztywno i właśnie dlatego mnie tyłek boli. Nie, bo kurde, trackier mnie tak interesuje ze względu na helki, nie? Ty jesteś gdzieś na Śląsku? Proszę? Jesteś gdzieś na Śląsku? No a co? To ja ci mogę podwieźć, bo ja mam tego takiego z tymi diodami. Ale to, nie wiem, to w przyszłym roku może. No to ty jak coś to daj. Ja mam, zamówiłem z Ali kiedyś tam mnóstwo tych diod do robienia, Apple'owi wysyłałem. On chyba sobie zmontował w końcu też. Leżą te diody u mnie w razie czego też. I klip, który też mam na oddanie, także... No ale nie było warte. Zastanawiałem się, czy dałoby się po prostu tylko wziąć tracking z Oculusa. Mieć go po prostu na czole. Też to chyba tak samo wygodne jak przyklejenie telefonu do głowy. Kurwa, już się nie mogę doczekać. W poniedziałek kupuję Joya porządnego i lecę latać w X-Plane'ie. A, w końcu. Co latasz?